W dzisiejszym odcinku recenzji rzeczy spróbujemy czegoś, co jest piwem. Mon i Polo, nie mam pojęcia. Double gelato, banana i bilberry, nie wiem co to jest bilberry i peanut butter cheesecake. Taki smak ma mieć to piwo chyba. Słodko-kwaśne piwo inspirowane szwedzkimi przysmakami, doładowane pod sufit bananami, jagodami, masłem orzechowym i sernikiem. Uważane w kooperacji ze szwedzkim browarem Omnipollo. Pollo. No, malutka puszeczka. Procentów chyba ten jeden miał chyba 5,5, drugi 7,5, więc też nie jakoś dużo. No, ten ma 7,5, no i zobaczymy, czy będzie dobry. Dlatego teraz otwieram puszkę. A! Kurde. Okej. Pachnie słodko, ale nie wiem czym konkretnie. Czuć coś słodkiego i czuć coś kwaśnego. Kwaśne to jakieś cranberry mi się kojarzy. Nie wiem, chyba że to jest bilberry. Czuć peanut butter, czyli cake'a ni cholery i banana odrobinę też. Generalnie spoko, bo takie słodko kwaśne faktycznie, przyjemne. Mogłoby być chłodniejsze, bo to mi się jeszcze dobrze nie schodziło. Ale generalnie polecam. To był kolejny odcinek recenzji rzeczy.